kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w drugim filmie z serii Kawajka, gdzie wspólnie przy kawie rozważamy sobie różne tematy, ja Wam trochę opowiadam i fajnie byłoby, gdybyście również Wy poopowiadali trochę, podzielili się ze mną swoimi doświadczeniami, swoim zdaniem w komentarzach. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do komentowania, bo właśnie o to chodzi w tej serii, żeby sobie wspólnie pogadać na różne tematy. Dzisiaj znowu będzie trochę o Anglii, ale ta seria jest taka właśnie po to, żebyśmy sobie rozmawiali o życiu w UK i dzisiaj będą plusy i minusy. Od razu Wam powiem, że to taki bardzo subiektywny film o moich odczuciach, o moich rzeczach, które ja uważam za pozytywne i negatywne i u każdego będzie to inaczej. Coś, co u mnie może być plusem, u kogoś może być minusem. Także tak jak mówię, to są moje subiektywne rzeczy. Zrobiłam sobie tutaj taką listę plusów i minusów, żeby o niczym nie zapomnieć. Dajcie znać koniecznie, jeśli Wy mieszkacie za granicą, w Anglii czy gdziekolwiek indziej, co według Was jest takim największym plusem i minusem, jeśli chodzi właśnie o mieszkanie za granicą. Wspomnę Wam jeszcze, że ja w Anglii mieszkam prawie 3 lata i zawsze mi się wydawało, że no po co mam robić taki film, przecież każdy wie, że nikt nie lubi na przykład dwóch kurków w kranie, albo nie wiem, że ruch jest lewostronny. A chciałam Wam bardziej wspomnieć o takich rzeczach bardziej codziennych, jak to tutaj wygląda, jeśli mieszkamy w Anglii. Jeśli ja mieszkam, bo tak jak mówię, to są takie moje subiektywne odczucia i fajnie byłoby, żebyście to potraktowali jak takie ciekawostki, jak coś nowego. Nie chcę tutaj też nikogo zrazić żadnymi minusami, po prostu tak jak mówię, wszędzie są plusy, minusy, czy w Polsce, czy za granicą, czy w Anglii, czy gdziekolwiek indziej. Wszystko ma swoje zalety i wady, także już nie przedłużam, zapraszam na film. Jeszcze Wam tylko tak powiem, że to kolejność jest przypadkowa, nic nie jest jakimś większym plusem czy większym minusem. Po prostu co mi wpadło do głowy, to sobie tu zapisałam, więc zróbmy to tak bardziej jako takie szybkie strzały. Nie będę się tutaj bardzo rozgadywać, tylko tak, lecimy z tematem. Pierwszym, akurat myślę, że największym plusem są możliwości, jakie czekają na nas w Anglii. Możliwość poznania języka, poznawanie nowych ludzi, kultur, czy to angielskiej kultury, czy innej, bo tu jest naprawdę mnóstwo obcokrajowców, od których możemy się nauczyć wiele, poznać ich kulturę, dlaczego tutaj przyjechali. Nie wiem, możemy tutaj spotkać przyjaciół i wrogów. Żartuję. W każdym razie, tak jak mówię, przede wszystkim takie możliwości, czy to o język chodzi, czy o ludzi, czy o poznanie siebie samego, bo to też jest ważne i nie należy o tym zapominać. I takim plusem jeszcze tutaj w Anglii jest tolerancja. Tak jak mówię, każdy tutaj jest inny, każdy tutaj ma inny kolor skóry, inny język, inny akcent, inaczej wygląda. Każdy tutaj siebie toleruje i ja uważam, że to jest mega plus i że tego bardzo brakuje w Polsce. Takim plusem myślę, że są tygodniówki, czyli wypłaty, które dostajemy co tydzień, nie jak w Polsce co miesiąc, chociaż tutaj też są takie miesięczne, już w sumie sama nie wiem, które są bardziej popularne, ale wiem, że są wypłaty tygodniowe, dostajemy wypłatę w co piątek i to jest takie poczucie, taka wiem, że to nie ma znaczenia, ale tak w podświadomości, że te pieniądze, że mamy więcej pieniędzy, że dostajemy je częściej, to jest jakieś takie wygodne. Uważam, że to jest plus. Ale to też może być minus z drugiej strony, ponieważ więcej wtedy wydajemy, bo wiadomo, że pieniądze dostajemy szybciej i mniej oszczędzamy. Tak mi się wydaje. Plusem jest to, plusem Polaków jest to, że Anglicy czy inni obcokrajowcy odbierają nasz kraj jak dobrą siłą roboczą. Wiadomo, że Polak potrafi, Polak zrobi. Dla Polaka nie ma czegoś, o to za trudne, nie zrobię tego. Wiadomo, że Polak to zrobi. Polacy są pracowici, Polacy są właśnie bardzo pożądani na rynku pracy. Ale to też jeśli chodzi na przykład o mieszkania. Wiem, że jak my szukaliśmy mieszkania przez agencję, to było właśnie super plusem to, że my jesteśmy Polakami, bo pani z agencji nam mówiła, że Polacy po sobie sprzątają, nie niszczą niczego, że szanują, więc to jest jak najbardziej plus. Fajnym plusem jest to, że jest taka dostępność polskiego jedzenia. Praktycznie w każdym supermarkecie większym, Tesco, Sainsbury's, a zdano gdziekolwiek są polskie półki z takimi polskimi rzeczami i nie są to jakieś zdrowe jedzenie, bo najczęściej to jest jakaś tam Maggi, jakiś polski makaron, polskie słodycze, Timbark, chipsy, ale można znaleźć też polską lodówkę, typu polskie mleko, szynkę, ser, takie wiecie, takie podstawowe rzeczy. A
to uważam, że to jest właśnie plus, bo angielskie jedzenie nie jest okej, ale to o tym zaraz. Jak już wspomniałam o polskich półkach, to też nie mogę zapomnieć o takiej polskości w większym znaczeniu tego słowa. Jeśli chodzi o polskość, to możemy naprawdę tutaj poczuć się tak swojsko. Jest polskie wszystko, naprawdę. Są polskie szkoły, polscy lekarze, dentyści, są polskie kościoły, ba, nawet całe parafie. Polskie sklepy przede wszystkim, polskie wydarzenia kulturalne, jak na przykład, nie wiem, kabarety, jacyś tam polscy artyści tutaj przyjeżdżają, także naprawdę to jest super, że jest taka ta polska kultura, że można poczuć tą odrobinę takiej polskości właśnie za granicą. Myślę, że takim plusem jest to, że za minimalną krajową na ten moment minimalna krajowa wynosi 8 funtów 21 pi. No chyba, że jesteśmy tam młodsi, ale to też zależy od pracy. Wtedy te są minimalne są niższe, ale w każdym razie taka przeciętna minimalna krajowa jest 8,21 i uważam, że za tą minimalną krajową da się naprawdę dobrze żyć. Godnie, na nic nam nie braknie, możemy zrobić na przykład duże zakupy, zjeść dobre jedzenie, możemy chodzić do restauracji, do kina, gdziekolwiek, możemy sobie pozwolić na jakieś zagraniczne wakacje. Także za to wszystko jesteśmy w stanie przeżyć i mieć naprawdę fajne życie za minimalną krajową. No i myślę, że takim nieocenionym plusem są ludzie tutaj, nie tylko Anglicy, ale i inni obcokrajowcy, którzy są naprawdę bardzo mili, uprzejmi, pomocni. Każdy się tutaj pyta, hi, how are you? How you right? Naprawdę to jest takie mega uprzejme. I myślę, że tego brakuje bardzo Polsce, bo jak w Polsce zapytamy się pani, jak tam dzień, jak się pracuje, cokolwiek, to pani nas tylko zmierzy wzrokiem. Tutaj każdy każdego przeprasza. Potrącimy kogoś na ulicy, nie wiem, wpadniemy na kogoś, ten ktoś nas przeprosi, chociaż to nie jest jego wina. Ale to uważam, że to jest takie uprzejme i tego naprawdę bardzo brakuje Polakom w Polsce. No ale dobra, żeby nie było tak kolorowo, to mam dla Was też kilka minusów, kilka takich negatywnych, kilka takich wad, które ja tutaj odczuwam, będąc właśnie w UK. Myślę, że takim minusem dość zauważalnym jest przeliczanie, zwłaszcza jeśli ktoś tutaj przyjeżdża na taki krótki okres, ponieważ jak tutaj ktoś mieszka na stałe czy na dłużej, no to nie ma tego przeliczania, bo po prostu wiadomo, że to jest nielogiczne i to w ogóle nie ma nic ze sobą wspólnego, ale jeśli ktoś próbuje przeliczać, to proszę nie róbcie tego, bo naprawdę można się za głowę łapać, o co w ogóle chodzi. Czy to przeliczanie złotówek na funty, czy funtów na złotówki? Nie róbcie tego. To ja Wam wspomniałam, że Polacy są taką dobrą siłą roboczą, to myślę, że to też może być minus, ponieważ warto uważać, żeby się nie dać oszukać. Czy to przez innych Polaków? Nie miałam na szczęście takiej sytuacji, żeby ktoś mnie wykorzystał, jeśli chodzi o Polaków, czy tam ogólnie, ale właśnie, trzeba uważać, żeby nie dać się wykorzystać. Bo każdy wie, że Polacy umią pracować i dobrze pracują, ale ważne jest to, żeby nie dać się wykorzystywać i znać swoją wartość. Myślę, że takim minusem, ale to też, tak jak mówię, subiektywnie, jest to, że w Anglii jest taki dość dobry social, czyli że dostajemy pieniądze od państwa. Chodzi tutaj mi o te zasiłki różne dla bezrobotnych, dla samotnych matek. Naprawdę jest tego mnóstwo i wiem, że jak ktoś umie kombinować, ktoś no, umie oszukiwać, bo nie oszukujmy się, że to jest oszukiwanie, może naprawdę mieć dużo lepsze pieniądze niż ktoś, kto ciężko pracuje. Ja uważam, że to jest mega niesprawiedliwe, nie podoba mi się to, no ale właśnie to jest taki minus Anglii, że właśnie ten social jest za dobry i że można dostać pieniądze za nic, za lenistwo, za oszukiwanie, za kombinowanie. Myślę, że takim minusem, polskim minusem Polaków jest też to, że Polacy są niekulturalni i tacy czasem niezbyt dobrze wychowani. Jak na przykład już miałam kilka razy taką sytuację, że na przykład idę gdzieś z moim chłopakiem i widzę, że już z daleka, że leżą jakieś śmieci, na przykład często są to puszki po piwie, to mówię, patrz, to na pewno będzie jakieś tyskie i żywiec i tak jest. I to są polskie piwa, polskie puszki po piwach, polskie śmieci. Polacy no niekoniecznie się zachowują dobrze i że nie dbają po prostu o to, żeby być dobrze postrzegani przez innych ludzi. Nie tylko przez Polaków, ale ogólnie przez inne narody. I tak jak Wam wspomniałam, że plusem jest to, że za minimalną krajową da się godnie żyć, to minusem jest to, że jeśli chcemy coś odłożyć, to naprawdę życie może być tutaj drogie. Bo jedzenie jest tutaj drogie, mieszkanie są
są tutaj drogie, ogólnie życie jest tutaj drogie, jeśli chcemy zaoszczędzić. Bo jeśli nie, jeśli tak żyjemy z miesiąca na miesiąc, to naprawdę możemy sobie pozwolić na dużo. Ale jeśli chcemy coś zaoszczędzić na życie, na przykład w Polsce, na dom, na ślub, na cokolwiek, no to jest już gorzej. To jest ciężko coś zarobić i naprawdę życie tutaj potrafi być drogie. Dla mnie minusem jest jedzenie, angielska kuchnia i myślę, że to ze mną zgodzi się wiele ludzi tutaj, Polaków, że angielskie jedzenie nie jest dobre. Tutaj jest popularne takie jedzenie barowe, pubowe, że idziemy do pubu, zamawiamy jakieś takie gotowe frytki, Anglicy jedzą niedoprawione potrawy, tłuste bardzo, szybkie, bardzo są popularne fast foody, no ale to też widać na ulicy, jak oni wyglądają. No ale w każdym razie, chodzi mi tutaj o smak angielskiej kuchni, że jest ona niedobra, jest taka bardzo prosta, niedoprawiona, tłusta, wszystko jest smażone na głębokim oleju i to jest dla mnie minus. Myślę, że takim dość zauważalnym minusem jest też to, że transport publiczny jest drogi, naprawdę bilety są drogie. Czy przeliczając, to w ogóle jest jakaś porażka, ale nawet nie przeliczając, bilety potrafią być drogie. Czy nawet, nie wiem, nawet taki zwykły bilet na autobus. Ja pamiętam, że płaciłam za bilet tygodniowy na autobus 19 funtów, prawie 20, więc to jest naprawdę sporo. Na przykład bilet do Londynu też kosztuje 20, więc no naprawdę transport publiczny jest tutaj drogi. Minusem jest też pogoda, chociaż nawet nie to, że pada deszcz, tylko taka zmienność pogody bardziej. Naprawdę przez jeden dzień tutaj potrafi być wszystko. Potrafi rano padać, być ciemno, zimno wiecznie, a na przykład za pół godziny może świecić słońce, być mega jasno, mega ciepło, a zaraz za pół godziny znowu może być deszcz, więc myślę, że to jest taki minus, bo na przykład w Polsce jak pada deszcz, to z reguły pada cały dzień, tydzień, dwa, a tutaj co pół godziny się zmienia i to jest minus, bo na przykład jeśli gdzieś wychodzimy i założymy kurtkę, nie wiem, grubo się ubierzemy, to zaraz jest naprawdę gorąco, więc minusem jest taka zmienność, taka niestabilność pogody, a nawet nie samo to, że pada deszcz, chociaż no nie wiem, miałam takie odczucie, że nie pada tutaj zbyt często, tak jak inni myślą, że w Anglii cały czas pada, bo tak nie jest. Bardziej odczuwalna jest taka zmienność pogody. A jeśli chodzi o mnie, to dla mnie takim największym minusem jest taka tęsknota. Wiadomo, że tęsknota za bliskimi, za przyjaciółmi, za rodziną, ale też taka tęsknota za taką swoistością, swobodnością. Nie chodzi tutaj, że się nie dogaduje w Anglii czy o język, ale po prostu takie coś, że idziemy do sklepu i widzimy, nie wiem, polskie produkty, które znamy z dzieciństwa, które dobrze nam się kojarzą. I na przykład dużo osób mnie pyta, dlaczego nie chcemy tutaj zostać? Czego nam brakuje z Polski? Tutaj to jest właśnie taka swojskość, takie coś, że idziemy do sklepu i znamy produkty, nie boimy się kupić, żeby zaryzykować, czy to będzie ok, czy coś. No i też takie możliwości właśnie, że takie wiecie, że wiem jak jest w Polsce, co jest taka swobodność. Myślę, że to jest taki dla mnie największy minus, że po prostu nie czujemy się tutaj u siebie. Mamy swoje mieszkanie, samochód, kupujemy polskie jedzenie, ale to nie jest to. To jest takie, czegoś nam brakuje, takiego, wiecie, takiej cząstki Polski. Dobra kochani, ja Wam dziękuję bardzo za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny odcinek z serii Kawajka. I oby takich więcej odcinków. Mam jeszcze dużo pomysłów, także mi na pewno pomysłów nie braknie. Ale mam do Was prośbę. Napiszcie mi na dole, o czym chcielibyście, żebym pogadała właśnie w takiej serii pogadankowej tutaj u mnie na kanale. Dajcie znać w komentarzu, proszę Was bardzo o to. Chciałabym zrobić też Q&A właśnie o życie w Anglii, także koniecznie zostawiajcie pytania do Q&A tutaj czy na Instagramie. Tutaj macie link do mojego Instagrama, także wpadajcie tam koniecznie, tam jestem bardziej na bieżąco. I proszę zostawcie pytania do Q&A o Anglię, o życie tutaj, o cokolwiek, co Was interesuje. A ja już dziękuję Wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcję. Żegnam się z Wami. Buziaki, pa!